Warszawski. Będzie to faktycznie będzie największy koncert na naszej trasie koncertowej. Tak jak mówiłem, to jest kilkadziesiąt ton sprzętu, scenografii, magicznych rekwizytów. No, 11 lat w sumie pracy. Cieszymy się, tak, ciężki pracy. Cieszymy się. To też rehabilitacja fortepianu, która jakieś pewnie w tej chwili nad moją głową chyba jest, jest też inspiracją, bo właśnie w finale mam talent, gdzie reżyser powiedział do nas, że ciężko w tym kraju wygrać z wokalistami i faktycznie to był taki impuls i inspiracja, żeby zrobić ten numer, bo wtedy Ewelinka mogła zaśpiewać i za jej plecami działa się magia. To jest taka perełka na skalę światową, bo tego do tej pory nikomu się tego do tej pory nie udało na świecie zrobić, więc z tym większą przyjemnością pokazujemy tą etiudę właśnie. Druga etiuda również z półfinału Mam Talent, również taki rodzynek na skalę światową. Też pierwszy raz na żywo pokazane, a chciałem powiedzieć pierwszy raz, że pokazywanie iluzji, czym się różni pokazywanie iluzji w telewizji, bo do tej pory wszystkie te koncerty miały miejsce w telewizjach. Czym to się różni? A różni się właśnie tym, że na żywo w programach magicznych dużej iluzji są zupełnie inne emocje, to znaczy na przykład w przypadku tego numeru, gdzie jestem przecinany piłą mechaniczną spalinową, na pół oddziałujemy wtedy na wszystkie zmysły, oddziałujemy na powolnienie, bo czuć zapach spalonego paliwa, sypią się iskry, czyli iskry wióry lecą na scenę. To są wszystko oddziaływania na wszystkie ludzkie zmysły, dlatego jest to tak mocno spotęgowane. Tak, nie ma w tym Photoshopu, jest po prostu na żywo pokazana duża iluzja, duża magia. Tak jak powiedziałem, bardzo się cieszymy, że udało nam się to przygotować po tylu latach pracy. Sam fortepian, który trwa w sumie notabene 3 minuty przygotowywania tego programu, trwały 3 lata. Zatem to wszystko, żeby przygotować duże rzeczy, potrzeba dużo czasu i nie można się przy tym zniechęcić faktycznie. Szczegółowe informacje są w katalogach opisujące, jak to wszystko mniej więcej powstawało, w jakich okresach, które Państwo otrzymali. Tak więc zapraszam do ich lektury. No i będzie dużo, będą lewitacje modelek, jest bardzo dużo dziewcząt, pięknych modelek z wyboru nic na spektaklu. Będą akrobaci, będzie pirotechnika, będzie bardzo, innymi słowy, dużo. Jest też tak, niezwykła niespodzianka przygotowana, ponieważ premierowo chcemy na tym spektaklu właśnie w Warszawie, czego jeszcze nikt do tej pory nie dokonał, pojawić się samochód rajdowy. W ideologii będzie to największy chyba numer do tej pory w historii, bo będzie to pojawienie w ciągu kilku sekund najszybszego samochodu na świecie. Nie chcę wszystkiego zdradzić, ale będzie to albo Ferrari, albo Lamborghini, albo po prostu samochód wyścigowy, rajdowy z wybitnym polskim kierowcą. Jego reprezentant też jest tutaj z nami. Tak więc może przekażę te 3 słowa, kto to ma być. Przypomnę, że osoba będzie znajdowała się na rajdzie w innym kraju i postaramy się pojawić ją wraz z samochodem rajdowym na scenie Expo 21 24 kwietnia właśnie. Bardzo proszę. Okay. Dzień dobry. Moim zadaniem jest mówić o niespodziance, o której zbyt dużo powiedzieć nie można, więc chciałbym przede wszystkim zacząć od pokazania Państwu prezentacji, która pokazuje dyscyplinę, w której ów kierowca jeździ i się specjalizuje od kilku lat. Mamy w tej dyscyplinie obecnie 2 kierowców, więc jak ktoś śledzi i się orientuje, to na pewno prędko do tego dojdzie, zresztą tu mała podpowiedź od kolegi. Dyscyplina nazywa się Rallycross, jest to stosunkowo młoda dyscyplina, od 2 lat teraz startuje 3 sezon w randze Mistrzostw Świata FIA. Powoli napływa do niej coraz więcej znanych kierowców, 2 razy z rzędu został Mistrzem Świata Peter Solberg, którego pewnie większość z Państwa kojarzy, Timmy Hansen. Teraz w tym roku do dyscypliny przechodzi Sebastian Lehr, którego pewnie nikomu nie trzeba przedstawiać.
Dyscyplina jest, można nazwać, jedną z najbardziej spektakularnych i widowiskowych w tej chwili z motorsportowych na świecie. Polega na tym, że w zależności od etapu zawodu w 5-6 kierowców staje bok w bok i rusza do wyścigu na zamkniętym torze. Jest dużo zderzeń, kiebla leci w powietrze, dachowania, wypadki. Naprawdę jest na co popatrzeć. Samochody wyglądają no, jak to samochody rajdowe. No, przypominają samochody seryjne w większości hatchbacki, natomiast są to w tej chwili najpotężniejsze samochody, tak jak powiedziałeś, najszybsza wyścigówka w tej chwili na świecie. Przyspiesza do 1,8 sekundy do setki. 1,9, ale bardzo blisko. Zależy od wygumowania nawierzchni, natomiast szybciej niż Bolide F1, szybciej niż Ariel Atom. W zasadzie jedynym samochodem, który przyspiesza do 100 na godzinę szybciej od samochodów rallycrossowych są dragstery. Czyli samochody ścigające się na prostym odcinku, których zadaniem jest wyłącznie osiągać jak maksymalną prędkość, bez konieczności skręcania. Także jakby no, jest to samochód, który ma 600 koni, potężną turbosprężarkę, której uruchomienie też zajmuje dużo czasu, więc taki samochód się do wyścigu przygotowuje, to nie jest tak, że się go odpala i rusza. Także no... Tym większe utrudnienie mamy przy jego pojawieniu, prawda? Więc on często też to prawda znika, rusza się tak szybko, że go łatwo nawet na torze przegapić, natomiast no, myślę, że to będzie tutaj wyglądało dużo lepiej, zniknie na dłużej, także no... Jesteśmy bardzo ciekawi, jak to będzie wyglądało, tym bardziej, że 2 tygodnie później mamy wyścig, także... 1,9 sekundy do setki i to jest ideal podczas tego magicznego spektaklu, żeby 1,9 sekundy ten samochód faktycznie na scenie, na zamkniętej scenie, na deskach, można powiedzieć, teatru go pojawić. Tak, no, tyle możemy w tym momencie powiedzieć, więcej wyjaśnić się niebawem, bo mamy nadzieję, że... Tak, będziemy dawkować emocje i dawkować informacje o tym wydarzeniu, ale też nie chcemy za dużo powiedzieć, żeby mogli Państwo doświadczyć sami przyjemności oglądania tego spektaklu. Oczywiście przygotowana mam dla Państwa akredytację specjalną sektor dla dziennikarzy na tych koncertach o 17 i o 20 oraz bilety. Zapraszamy oczywiście z rodzinami też, tym bardziej, że faktycznie zauważyliśmy na koncertach we Wrocławiu i w Poznaniu, że faktycznie przychodzą na spektakle całe rodziny i troszeczkę nawet zmieniliśmy ten program, żeby były też jakaś atrakcja dla dzieci. I zaskoczenie dla dzieci, bo faktycznie przychodzą na te spektakle całe rodziny.